jak już Wam opowiadałam, szyć zacznę od tego punktu. Wszyję dziobek. Szef będzie szedł dalej. Tu, tu, tu. Może on już przyszyć od razu ogonek, ale ogonek możemy też na końcu przyszyć. Jeśli przyszywamy go na końcu, to zawijamy tutaj dalej. Wtedy wkładamy ładnie złożony brzuszek. Przeszywamy tu, do samego szwu, od którego zaczynaliśmy. Tutaj. I tu jeszcze raz wykonujemy szef, wtedy możemy dołożyć też ogonek. Przewlekamy wyciągniętą u góry igłę od dołu, kawałek dalej. Na drugą stronę. Robimy to lekką odległość od brzegu. Ja będę robić około 3 mm. Dalej tym samym ściegiem na okrętkę. Tak samo przyszyjemy cały dziubek. Jeszcze raz poprawię go ładnie. O. Tu mamy jakieś końcówki od spełka weszły, których nie chcemy, żeby było widać, więc je chowamy. Potem możemy troszkę głębiej wepchnąć między dwie warstwy filcu, żeby lepiej się go przeszywało. I to działa. Teraz przekuwam już przez warstwę bobka. Jedną warstwę dzióbka i drugą warstwę dzióbka. A nitka zaciąga nam się przed filcem. Teraz już muszę wkuć się, ponieważ nie mogę po prostu wkuć się od dołu. Wkuć się przez ten filc naszego dzióbka kawałek dalej na drugą stronę. Tak jak idzie nasza nitka, znowu kawałek dalej, całkiem na drugą stronę, przez wszystkie warstwy. Teraz zacznę szyć ściegiem ozdobnym, który zaczynam od tego, że nitkę, którą mam u góry, przewlekam przez nasze oczko, które tutaj powstało. Teraz będę szyć jakby od góry. Pamiętacie, nitka wyszła od góry, przeszła przez pętelkę i znowu zaczynamy szyć od góry. Wbijamy się przez wszystkie warstwy. Tak. Ciągniemy nitkę, aż powstanie pętelka. I przez tą pętelkę przekładamy igłę i dopiero wtedy zaciągamy. Widzicie? Zaciągamy dosyć mocno. I zaraz zobaczycie, jak tworzy się nasz ozdobny szef, kiedy wbijemy kolejny. Nitkę wbiliśmy od góry. I znowu teraz wbijamy od góry. Kawałek dalej. Przez wszystkie warstwy filcu. Gdy mamy pętelkę, przekładamy przez pętelkę. I zaciągamy. Widzicie już? Robi nam się całkiem ciekawy szef. Można teraz już zacząć troszkę inaczej to robić i od razu przełożyć nitkę pod igłą.
i ona od razu się zaciągnie, tak samo jakbyśmy ją przekładali przez pętelkę. I szyjemy dalej. Teraz kubeczek jest bardzo ważny. W tym czubku zrobimy trzy ściegi z tej samej dziurki. Jeden będzie w lewo, jeden będzie do góry, a trzeci będzie w prawo już. Ja myślę, że już dotarłam do punktu, w którym powinnam zacząć wszywać. Teraz układam na płasko naszego ptaszka, otwieram jego brzuszek i przykładam go tak, żeby pasował ładnie do jednej krawędzi. I do drugiej. Kiedy brzuszek jest dopasowany, zaczynam wszywać. Jest obojętne, od której strony zacznę. Ja będę szła tutaj, ale można także szyć tutaj. Nie ma to znaczenia. Przebijam się teraz przez czubek brzuszka i przez filc boczku. Wyciągam igłę, przekładam ją przez pętelkę i kontynuuję nasz ozdobny ściek. Tutaj dochodzimy do drugiego końca brzuszka. Będziemy go szyć podobnie jak tutaj, czubek ogonka. Czyli w jedną dziurkę będziemy wbijać kilka ścieków. Układamy ładnie dziubek, to znaczy tył naszego ptaka, a dziubek jego brzuszka. Widzimy, że zostało nam troszeczkę materiału, dlatego tutaj zrobimy jeszcze jeden ściek, żeby ładnie go ściągnąć. Teraz szyję stąd jeden ściek w lewo, zaciągam go ładnie w lewo, jeden ściek do góry. I przekuwam się z tej strony, na przykład. Teraz z tej samej dziurki przebiję się tu, żeby zamknąć oczko u góry. I wrócę zaraz z powrotem do pomarańczowej części. I teraz już będę szyła z prawej strony. Wbijam znowu w tą samą dziurkę i wychodzę z prawej strony. I zaciągam. Widzimy, że ściek ten jest dosyć prostym ściekiem. Jest ładnym ściekiem. I daje to dzieciom poczucie satysfakcji, że też mogą coś pięknego zrobić, a
Niekoniecznie musi być to super skomplikowane. Niemniej jest to na pewno projekt dla troszeczkę starszych dzieci. Wypychamy naszego ptaka kawałkami pojedynczymi waty. Widzicie teraz, jaka jest najważniejsza funkcja tego ściegu. Szyjemy po zewnętrznej stronie materiału, nie w środku, dlatego bardzo łatwo jest zaszyć dziurkę po wypchaniu. Zostało nam już kilka ostatnich szwów. Upcham troszeczkę jeszcze niżej watę. I tak jak z przodu, tutaj też wkuwam się w pierwszy szew brzuszka. I łączę całe nasze szycie w jeden piękny ścieg. Teraz przechodzę do kuperka, czy ogonka. Zaczynam szyć już między tą płaszczyzną, a tą płaszczyzną filtr. Kuwam się. Te ściegi, które już tu są. Już nie wkuwam się w filtr pomarańczowy, tylko niebieski. Jakby poprawiam ten ścieg, który tu już mam. Zajmiemy się teraz nóżkami, których oczywiście brakuje. I zajmiemy się drucikiem, który jest zielonkawy, ale ma pokrycie, jak wspominałam, z papieru i bardzo łatwo będzie go pokolorować pomarańczową kredką, bo właśnie takie nóżki ma zimorodek.